Herkules, agent międzygalaktyczny, tom pierwszy, wydawnictwa Egmont. Jest to seria o przygodach tajnych agentów, można by rzec, choć jeszcze nie do końca. Herkules jest w szkole szkolącej tajnych agentów, którzy mają misję pilnować, strzec dzieci z galaktyki. Herkules wybrał się na Ziemię, aby zaliczyć projekt i właśnie takim międzygalaktycznym agentem zostać. Tutaj coś po drodze poszło nie tak, ich maszyna miała pewną awarię, usterkę, a Herkules zauważył pewną dziewczynkę. Dziewczynka, możemy tutaj zobaczyć, wspięła się na dach, zjadła lód, po czym wyrzuciła z dachu kota. Chłopiec wróci do swojej bazy i przedstawi projekt, który chciałby zrobić, no ale nie zaliczy go, będzie musiał tutaj wrócić, troszkę jeszcze nad tym wszystkim popracować, przy okazji nawiązać znajomość z Małgosią, dowiedzieć się, dlaczego zjada kostki lodu. Przeczytamy tu również o tym, że Herkules zastępuje swojego tragicznie zmarłego brata, to on miał zostać międzygalaktycznym agentem, no ale nie. Niestety. No i Herkules będzie musiał tutaj troszkę się napracować. O, znowu mamy Małgosię jedzącą lód. Komiks ma bardzo fajne ilustracje. Są dynamiczne, bardzo klimatyczne. Pierwszy tom bardzo ciekawie zapowiada nam całą serię. My na pewno sięgniemy po kolejny, bo świat, ten niezwykły świat, to połączenie świata Herkulesa z Ziemią i z Małgosią wydaje się być bardzo interesującym tematem właśnie na serię. I po pierwszym komiksie muszę stwierdzić, że z niecierpliwością oczekujemy tomu drugiego. Tutaj zresztą można podejrzeć, jest on już w przygotowaniu. A więcej o Małgosi, dziewczynce z lodówki, na blogu w opisie do filmu jest link.